witajcie na kanale. Pokażę Wam dzisiaj, jak wysuszyć ramki po miodobraniu. Mam tutaj rodzinę, która siedzi na 1,5 korpusu, korpus gniazdowy, krata odgrodowa. No i tam dalej jest korpus 1,2. No i powiem Wam, nikt nie zrobi tego lepiej jak pszczoły. Taki korpus z ramkami po miodobraniu wsadzam po prostu jako drugi. No tutaj już trochę pszczoły tej przeszło. Tak wyglądają ramki po miodobraniu. Są one, widać, trochę zniszczone, zdeformowane przy odsklepianiu. Jest tych ramek tutaj 10. Za jakieś 2 dni nagram Wam, pokażę, jak one wyglądają już po wysuszeniu przez pszczoły. Kolejna. Jeszcze powiem Wam taką drobną uwagę. Niektórzy pszczelarze, początkujący pszczelarze, stawiają takie ramki przed ulem. Jest to bardzo złe, dlatego że no oczywiście pszczoła się zleci, pszczoły tutaj przylecą do tych ramek, natomiast sami się prosicie w ten sposób o rabunki. Tutaj jest drugi korpus, który siedział tutaj w tym ulu. Ja pokażę, jak on wygląda. Ja wyciągnę jedną ramkę. No wracając do tematu, nie stawiajcie nigdy ramek po miodobraniu z resztkami miodu przed ulem, dlatego że no, pszczoły będą na pewno to oblatywać. No i bardzo, że tak powiem, bardzo duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do rabunków. Pszczoły będą po prostu głupieć, będą latać po innych ulach, jak te resztki miodu już po miodobraniu się skończą. To sami się po prostu prosimy o bardzo duży bałagan na pasieczysku. Pokażę Wam jeszcze tutaj grykę. Ta pasieka stoi przy polu gryki. Siedliśmy tutaj zaraz 2 dni po zimnej zośce, czyli tak było trochę książkowo zasiane. Ja może zdejmę ten aparat i nagram Wam to już z ręki. Dobra, słuchajcie, przestali kosić te trawy, ja Wam pokażę tą grykę. Tutaj jest 1,20 hektara tej gryki dokładnie. Kupiłem tutaj 120 kg nasion. Było to siane zaraz po zimnej zośce. Powiem Wam szczerze, że pierwsze 2 tygodnie to miałem tutaj trochę, że tak powiem, sranie, bo w ogóle ta gryka nie wschodziła. W ogóle nie padał żaden deszcz. Tutaj na tym polu była jedna wielka stołówka dla gołębi. Podejrzewam, że przylatywały tu wszystkie gołębie z połowy powiatu, dlatego że no co przyjeżdżałem na pasiekę, no to tutaj po prostu mnóstwo gołębi siedziało i sobie dziobało w tej ziemi. Byłem tak wkurzony, że wydziobują te nasiona. No ale potem przyszedł deszcz 2 tygodnie po wysiewie. No i zaczęły się tam pokazywać pierwsze jakieś tam listki tej gryki. Dzisiaj to tak wygląda, jest ona jakieś ma 20 cm. Zaczynają pokazywać się pierwsze kwiaty. Gdzieniegdzie można spotkać takie właśnie białe już zawiązki, kwiatuszki. Proszę bardzo. Tutaj to samo. Do takiego pełnego kwitnienia ja myślę, że tu jeszcze za 2,5 tygodnia jest. 2,5 tygodnia, może 3 tygodnie, żeby no te pszczoły tak już naprawdę zaczęły oblatywać to pole. No mam nadzieję, że jest to dobra inwestycja, dlatego że robię to pierwszy raz. Pierwszy raz zasiałem grykę dla pszczół. Nie robiłem tego nigdy więc wcześniej. Zawsze tam wywoziłem. Natomiast no teraz
No jest to taka mała, można powiedzieć, inwestycja, prawda? Mam nadzieję, że ten miód będzie z tej gryki. Tutaj są ule, które już czekają. Pszczoły zresztą coś tam noszą. Patrzyłem, robiłem dzisiaj przegląd. Zaczynają tam wnosić nadstawki. Coś tam zaczyna się tutaj dziać już. No natomiast takim docelowym tutaj miejscem to jest właśnie ta gryka. Tam jeszcze dalej ten pas cały tych drzew to jest lipa. Jestem około 40 lip przy drodze, więc mam nadzieję, że tutaj jeszcze ten zahaczę o tą lipę, jak będzie kwitła. Podejrzewam, że ona będzie pierwsza, a potem będzie gryka, bo w tym roku to różnie z tą pogodą, raz deszcz, raz słońce. I tak to wygląda. Dobra, nie zanudzam, trzymajcie się. Lecę na kolejną pasiekę. Zrobię przegląd uli, stan rejowy. Trzeba likwidować, bo teraz dużo pszczoły się roi, bardzo dużo wchodzą w stan rejowy. I wygląda to, jak wygląda. Z pełną mateczników do zrywania. A każdy wie, że teraz stracić pół rodziny, połowę miodu z ula, no to jest jakaś masakra. Trzymajcie się i do następnego.